Witam serdecznie w moich skromnych progach. Ja jestem Arrakis, a to jest 18 odcinek z gry God of War. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku kontynuujemy wędrówkę na szczyt góry. Zapraszam do oglądania. Tak więc nie tracimy czasu, tylko pędzimy dalej, moi drodzy. Mody światło. I mamy furteczkę do otworzenia. Elegancko! Elegancko! Pięknie! Raz, dwa, trzy! Cudownie! Ubity. A tutaj mamy też koleżkę. Ale całe szczęście z kamienia. Światełeczko. Cóż my tutaj mamy? Zablokowane przejście, moi drodzy. A tutaj mamy tablicę ogłoszeniową, ale bez kamolca, którego zapewne nie doniesiemy w chwili obecnej. Tak więc idziemy dalej. Dobra, mamy kolejne światełko. O, dzień dobry! Cudownie, moi drodzy, cudownie. O, jeszcze jeden koleżka. I rozrywanko, moi drodzy, pięknie. Pięknie. Dokąd teraz? Naszym celem wciąż jest szczyt. Musimy iść w górę. I zaktualizowano bestiariusz, moi drodzy. Draugr wzmocniona na broń. Jak gdyby mało było tego, że nie umarli ścigają nas z mieczami. Niektórzy z nich potrafią gromadzić energię w rękach i nasycać nią broń. Już stary, przerdzewiały miecz potrafi nieźle poharatać, a co dopiero ostrze buchające płomieniem. No co racja, to racja. A tutaj, moi drodzy, jest skrzyniunia. A tutaj jest przejście. I znowu zaktualizowano bestiariusz. Draugr tarcza. Zdawałem sobie sprawę, że draugrom daleko do bezmyślnych potworów, ale nie wiedziałem, że potrafią się posługiwać tarczą. W dodatku wychodzi im to całkiem nieźle. Walka z nimi wymaga od nas odmiennej strategii. Musimy w odpowiednim momencie celować w nieosłonięte miejsca. I proszę bardzo, od razu porada, jak walczyć z tymi przeciwnikami. Elegancko. I skrzyniunia, moi drodzy, otwieramy. Twarda stal ze Svartalfheimu. Cudownie, moi drodzy, cudownie. Idziemy dalej. Dobra, tu jest szczelina, tak więc idziemy tędy. Najwyższa góra światów. Mama widziała, że to szczyt gigantów? Nie. Jej prośba była bardziej zawiła, niż mogła się spodziewać. I, moi drodzy, mamy runy. To chyba imię. Hraesli, czyli groza. Groza z gór. Hraeslir. Groza. Kto lub co mogło być tak nazwane? No, myślę, że dowiemy się wcześniej lub później, cóż lub któż posiada takie imię. Co to? Dziwne. Jest tu świeca splątana sznurkiem i skóry jakiegoś zwierzęcia. Jakiś lampion? Ale nie ma knota. Na nic nam się to nie przyda. Bifrost oświetla nam drogę. Moi drodzy, mamy łańcuch. Elegancko. Ej, kto zapalił te pochodnie? Na co one zmarły? Bądź czujny. I tutaj też mamy łańcuch, moi drodzy. Dobra, to jest skrócik. Ładnie uaktywniony, więc to pasuje. Idziemy teraz do drugiego łańcuszka. A, coś tam jest, moi drodzy, coś tam jest. Idziemy. Skrzyniunia, moi drodzy, pięknie. Srebereczko w ilości słusznej nam wjechało. Pięknie. Przecież ja tylko... I mamy kolejną furtkę, moi drodzy. Tak więc otwierajmy ją, otwierajmy. Ojojoj, moi drodzy. Serduszko góry. No kto by się spodziewał? W kopalni. Jeśli chwytak dosięga szczytu,
Nasz cel jest blisko. No dobra, jak go użyć? Będziemy ogarniać to później, jak użyć chwytaka. Na razie obiegniemy sobie tą miejscóweczkę, pozbieramy skarby, walutę, popodziwiamy miejsca, do których się nie dostaniemy, moi drodzy. Ale dobrze jest. Proszę bardzo, deseczki i skrzyniunia. Srebereczko wjechało. Kolejny kamienny draugr. Pięknie. Dobra, lecimy. O, i tutaj coś jest ciekawego. Młody, czytaj. Dobrze. Zabawne. Co takiego? Ktoś tu napisał tylko dla jotunów, a ktoś inny dodał i krasnoludów. Mamy też się wpisać? Nie. Giganci i krasnoludy. Tylko dla jotunów i krasnoludów. Góra była twierdzą gigantów w Midgardzie. Po ich odejściu krasnoludy ogołociły ją ze wszystkich zasobów. No, taka natura krasnoludów, że kroją wszystko, co znajduje się w górze. Dobra, moi drodzy, lecimy dalej. Oj, proszę. Wiadereczko. Robili go jotunowie. Może giganci nie tylko kopali we wnętrzu góry, ale po prostu tu żyli. Pięknie. Moi drodzy, mamy jakieś niebieskie chwasty, które blokują tą maszynerię. Tak więc z maszynką sobie nie podziałamy. Ale za to podziałamy sobie z tymi dechami. I cóż my tutaj mamy, moi drodzy, cóż my tutaj mamy? Sreberko znowu, pięknie. I jest zdrówcio. Moi drodzy, jest zdrówcio, tak więc bierzemy. No i proszę, zamknięta komnata. Ale pomacamy sobie lustereczko. Dobra, kolejna komnata znaleziona. No to pasuje. I moi drodzy, idziemy. Chodź, chłopcze. Proszę bardzo, jak pięknie ukryta skrzynia. Najpierw światełko. No i zawartość skrzyniuni. Twarda stal ze Svartalfheimu. Pięknie. Moi drodzy, chłopcze. Pięknie. Sporo stali nam wjeżdża. I cóż nam zostało? Moi drodzy, kręcioł nam został. Elegancko. Jedziemy. Chyba wiem, jak to działa. Chwytak jest tutaj. A jeśli ruszymy, to... Chłopcze! O nie! Lina chyba utknęła pod skałą. To było lekkomyślne. Tak, wiem. Przepraszam. No to młody troszeczkę narozrabiał. Zacięło się. Troszeczkę sporo narozrabiał. Ale może wejdziemy na górę tamtędy, kiedy już zajmiemy się nimi. No dobra, mamy przeciwników, moi drodzy. Tak więc co? Trzeba by się z nimi zabawić troszeczkę. Elegancko. Pięknie. Dobra, jedziemy. Oho, dzień dobry. Piękny finiszerek. Cudownie. I pozostał nam jeszcze tak. Ten
miotający draugr. Pięknie. I, moi drodzy, finiszerek. Cudownie. No i co? Wychodziłoby na to, że to wszyscy. Co ty na to? Jesteś bardziej skupiony. Zaktualizowano bestiariusz, moi drodzy. Jedziemy. Draugr wybuchający. Nie mam pewności, w jaki sposób te draugry to robią, ale potrafią magazynować w swych ciałach energię, a następnie wybuchać w zwarciu z przeciwnikiem. Do tego same nie doznają obrażeń podczas eksplozji. Może nawet im się to podoba. Tak czy inaczej, gdy widzimy, że są w pełni gotowe do wybuchu, powinniśmy atakować je z dystansu. Moi drodzy, kolejna porada. Cudownie. Czy coś tutaj zostało zostawione przez przeciwników? Ktoś coś wyżygał? Nic. Moi drodzy, tak więc idziemy jedyną możliwą ścieżką, czyli tędy. O! Jest kowal. Ciekawe, który. Który z braciszków tutaj dotarł? No i pięknie. Mamy Broka. Od początku wiedziałeś, jak obejść czarne tchnienie. Nie myśl sobie, żem cię mógł tamtędy poprowadzić, ty kupomięcha. Wiem, jak obejść większość rzeczy, a już zwłaszcza tutaj. Tak się składa, że swego czasu mój ród tu zawiadywał. Podrasował pułapki jotunów, a do tego zmajstrował okrężne ścieżki, w końcu szczwane z nich lisy. To mi przypomina. Uważaj ta na pułapki. No i dobra, moi drodzy, będziemy uważać na pułapki po tym, jak zrobimy sobie nowe fatałaszki. Ulepszenie szpona nas na razie nie interesuje. Moi drodzy, robimy metalowy secik. A teraz idź ją zarysować. Elegancko, moi drodzy, statystyki się podnoszą. Łapunie. Dobra, mamy metalowe karwasze. Elegancko. I do tego dorzucimy jeszcze na bioderka, moi drodzy, metalowy nabiodrnik. Powinno utrudnić przerobienie cię na mielonkę. Obrona nam wzrosła, siła troszeczkę spadła, ale to nic. Dobra, w ogóle tak, skasujmy sobie te wykrzykniki, żeby nas to nie drażniło. No i jedziemy teraz na upgrade'ik, moi drodzy. Metalowe naramienniki upgrade'ujemy i proszę bardzo, siła plus 2, obrona plus 4, pięknie. Łapunie, metalowe karwaszki, upgrade'ujemy, siła plus 1, obrona plus 4, no elegancko. I biodrunia, moi drodzy, siła plus 1, obrona plus 4, pięknie. Tak więc mamy 106 siły i 80 punktów obrony. Cudownie. Do zobaczyska, chłopaki. I teraz, moi drodzy, robimy następującą rzecz. Nie umiejętności, tylko pancerz. Moi drodzy, pancerz. Podmienimy sobie, moi drodzy, zaklęcia i bierzemy zaklęcia ze starego setu. Dobra, jedziemy. Wspaniały znak smoka. Cudownie i... Moi drodzy, jest jeszcze jedno zaklęcie. Tym razem to symbol prawdy. I elegancko mamy wszystko popodmieniane. Wykrzykniki skasowane, tak więc wracamy do Broka. I moi drodzy, opylimy sobie cały set, który jest już nieużywany przez nas. Sprzedaj. Proszę bardzo. Na ramienniczki poszły. Łapunie. Łuskowe karwasze opylamy i, moi drodzy, opylamy karwasze ze skóry dzika. I bioderka również opylamy. I na szybkiego usuniemy sobie wykrzykniki. Oczywiście w razie, gdybyśmy chcieli odzyskać nasz set z powrotem, to możemy go odkupić. Ej, nikt się nie przymusza. I, moi drodzy, w ten oto sposób
z nowym ubrankiem pędzimy dalej w drogę. Elegancko. To w końcu góra. Sreberko nam wjechało. Młody świeć światełko. Ale tak, moi drodzy, mamy skrzyniunię i... I mamy, moi drodzy, kruka. Którego byśmy sobie z miłą chęcią ogarnęli. Oj, i nietrafiony. Dobra, poczekajmy, aż sobie powróci. Elegancko, moi drodzy. Kruk ubity. A my idziemy szukać skrzyniuni. Ładnie. Skitrane przed nami. Proszę bardzo, moi drodzy. Skrzynia. Kolejna. Cudownie. Złotko wjechało i mamy kamolca, który zmienia kolory. Dobra, tutaj mamy szał, którego nie chcemy. Chcemy, moi drodzy, białego kamolca, czyli doświadczenie. Pięknie. Młode światełko i idziemy do naszej skrzyniuni, którą żeśmy widzieli. Proszę bardzo, otwieramy. Twarda stal ze Svartalfheimu i symbol sprzeciwu, moi drodzy. Pięknie. No i cóż my tutaj mamy? Ojoj. Tu jest tunel, ale nie zmieścisz się. Idź sam. Dobra. Moi drodzy, ale truposzków tutaj leży. A? Kolce? No, ubabrane krwią przeokrutnie. Dobra, jedziemy. No i pędzimy, moi drodzy. O, tu się zaczyna zamykać, a tutaj otwiera. Taka dwustopniowa pułapka. Pewnie. Proszę bardzo, jakie to sprytne. Otwieramy wrota, moi drodzy. O, dzień dobry. Oj, 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 nie. Dobra, wybuchnął skubany. Jedziemy. Dobra, zabieramy się za kolejnego zawodnika. Dobra, rozrywanko. Elegancko. Siekierko, wracaj. I moi drodzy, miotacza sobie ogarniemy. Pięknie. Ktoś jeszcze tutaj został? No to załatwione. O, tam coś jest. Moi drodzy, tam coś jest. I mamy zaktualizowany bestiariusz. Nie powinniśmy atakować ich wręcz, kiedy są gotowe do wybuchu. Inaczej odrzuci nas siła eksplozji. Tak, moi drodzy, odrzuci nas siła eksplozji. A tutaj mamy... Tutaj mamy robala jakiegoś. O, proszę bardzo. Oj, oj. Moi drodzy, co jest? Elegancko. Elegancko. Moi drodzy, po wielu próbach udało się ubić tego gada. I wyżygał on sporo rzeczy. Podnosimy. Dobra, cóż my tutaj mamy? Sreberko. Prawie 4 koła. Cudownie. Twarda stal ze Svartalfheimu. +2. Elegancko. Grawerowany ornament odwagi +1. Pięknie. Szał, moi drodzy, i łuska węża świata +6. Elegancko. No i zdrówcio, moi drodzy. No i zdrówcio. To pasuje. I tutaj jeszcze jest zdrówcio, tak więc bierzemy. Tu są wrota. A tu gdzieś jest, moi drodzy, kruk. Dobra, będziemy go szukać. Kolejne światełko.
Tutaj mamy zwierzaczka jakiegoś, który padł. No smuteczek, biedny zwierzaczek. Możesz go przesunąć? Wygląda na ciężki. Pewnie, że mogę. No ciekawe. Moi drodzy, tu jest furtka. A, tam jest jakiś tunel, dobra. Mostek, moi drodzy, opuszczamy mostek. I pędzimy z platformą. Ależ ona do ściany jest dosunięta. Ruszymy się! No i koniec. Wagon jest przywiązany. Widzę. Dobra, robale sobie pobiegły. No i jedziemy, moi drodzy. I jedziemy. Dobra. Starczy. Tutaj mamy wejście. A tutaj, moi drodzy, mamy furtkę, która była schowana, ukryta za naszą platformą. No, otwieraj się. I cóż my tutaj mamy, moi drodzy? Do dna. Drugi kielich, moi drodzy, znaleziony. Pięknie. Drugi kieliszek mamy. Cudownie. No i dobra. Mamy kieliszek, tak więc pędzimy do góry, moi drodzy. Pędzimy do góry. O, tutaj coś jest. Moi drodzy, tutaj mamy skrzyniunię i zmieniający kolor kamolec. Pięknie. Dobra. Robimy tak, że idziemy przez ten mostek w pierwszej kolejności. Obstawiam, że wrócimy sobie tutaj górą. A później pójdziemy w tamtym kierunku. Młode światło. Ładnie. Kolejny draugr. Kamienny. Pięknie. I tutaj mamy jeszcze jednego koleżkę. Cudownie. Dobra, zbieramy fanty, moi drodzy. Zbieramy fanty. I tutaj jest łańcuch, proszę bardzo. Skrócik uruchomiony. I bestiariusz. Ponieważ posiadają dwie sztuki broni, lubią wykonywać ataki łączone, ale możemy wybić ich z rytmu, parując ich ciosy. Elegancko, kolejna porada nam wjechała. I moi drodzy, mamy tego dziada latającego, pięknie. Ubity, 20 kruków już ubiliśmy, moi drodzy, pięknie. Czy coś gdzieś zwisa z sufitu? Nie. Dobra, jedziemy z kolejnym mostem. Ale za to tutaj nam, moi drodzy, wiadereczko zwisało i już nie zwisa. O, dzień dobry. Pięknie. Rozrywanko, moi drodzy. Dobra, nie ma ładowania mocy swoich. Pięknie i rozrywanko, moi drodzy. Cudownie. Siekierko, wracaj. Jeśli się nie przyda, nie ruszaj go. Draugry skilimowane wszystkie, kamienne porozwalane i mamy nowy wpis. No ni huhu, nie mamy nowego wpisu, ale wyświetlało informacje o nowym wpisie. Trochę jest to dziwne, ale jest jak jest, inaczej, moi drodzy, nie będzie. Cóż my tutaj jeszcze mamy? Urny do rozbicia i proszę bardzo, zdrówcio i srebereczko. Wchodzimy, moi drodzy, do góry i jest skrzyniunia. Elegancko bierzemy zawartość. I, moi drodzy, rzadki przedmiot. Łuskowy nabiodernik skupienia. Proszę bardzo, solidny pancerz zwiększający wartość czasu odnowienia. Luknijmy sobie na niego. Tak on wszakże wygląda, moi drodzy.
ale Revelation to nie jest. No i mamy kamolca zmieniającego kolorki. Jest biały, dobra, bierzemy. Expik wjechał, co prawda 28 punktów, jednakże z drugiej strony lepsze to niż nic. Zawsze się przyda, zawsze możemy wykorzystać ten Expik na jakiś upgrade'ik malutki. No i mamy kamolca do podniesienia. Spójrz, następny lampion! Zniszczony. Został. Do czego one służą? Jest w nich coś niezwykłego. Dobra, zrzućmy sobie łańcuch. No, halo łańcuch. Dobra, skrócik uruchomiony, cudownie. Pięknie. Beczusie, stoliczki poniszczone i mamy kolejny łańcuszek, moi drodzy. I furtka w górę, pięknie. Furteczka w górę. Nie narzekamy. Cóż my tutaj mamy, moi drodzy? Tam jest skrzyniunia, więc tu się trzeba będzie zatrzymać. Tam mamy mechanizm. No dobra, moi drodzy, dobra. Pędzimy. Pędzimy dalej. Jedziemy z naszą mega platformą. Dobra, starczy. Chyba starczy. A jak nie starczy, to przepchniemy jeszcze kawałek. Elegancko. Starczyło, moi drodzy. I jest skrzyniunia, moi drodzy, bierzemy zawartość. Pikujące sokoły. Runiczne przywołanie. Przywołuje widmowe sokoły, które pikują w kierunku ziemi. Luknijmy sobie. Tak to wszakże wygląda, moi drodzy. Ale my pozostaniemy przy naszych wilczkach, które, no, robią stosunkowo większe obrażenia. A my chcemy mieć obrażenia, moi drodzy, jak największe. Proszę bardzo, jest łańcuszek. Leci w dół. Dobra, góra, góra, kolego. I cóż my tutaj jeszcze mamy? Lekkie to nie będzie. I, moi drodzy, mamy kamolca, proszę bardzo, z którym coś możemy zrobić. No nie. No, jeszcze troszeczkę, jeszcze troszeczkę. Udało się! Teraz koło linowe powinno zadziałać. Może otworzy nam drogę. No proszę bardzo, moi drodzy, tak przez przypadek ogarnęliśmy kawałek questa. No cudownie. I w sumie zanim zabierzemy się, moi drodzy, za tą platformę... Oho! Dzień dobry! Jedziemy. Dobra, wilce poszły w ruch. Cudownie, moi drodzy, mamy, moi drodzy, ogra, trolla do obicia. Dobra, tupie skubany. Dobra, jedziemy, runiczny, moi drodzy, runiczny, pięknie. Dobra, znowu tupie skubany. Pięknie. Dobra, i do tego wszystkiego jeszcze się zjawiły. Zjawiły się jeszcze, moi drodzy, draugry. Dobra, jedziemy z draugrami. Pięknie.
Dobra, zajmijmy się jeszcze tym Draugrem, żeby nas tutaj nie drażnił zbytnio. Rozrywanko, moi drodzy, rozrywanko. No i siekierka. Dobra, nie naładował się jeszcze, moi drodzy, nasz atak runiczny. A w sumie naładował się, tylko nie mamy toporka. Dobra, jedziemy. Oj, oj, to było niepotrzebne, ale jak już weszło, to... Jedziemy, moi drodzy. Wracamy do koła. No i pięknie. No i pięknie. Ubiliśmy trolla. Zaktualizowano bestiariusz. Jarn Ford. Mama wspominała mi o tym trolu. Żył wśród gigantów w sercu góry, ale pewnego dnia został przez nich wyrzucony w wyniku jakiegoś sporu. Wcale im się nie dziwię. Też nie chciałbym mieszkać z trolem. Zdaje się, że po ich odejściu wrócił do dawnego leża. No wrócił i myśmy go kulturalnie skilimowali, moi drodzy. Cudownie. Zaktualizowano bestiariusz po raz kolejny. Ładują broń i rzucają się do ataku ze skierowaną w przód falą uderzeniową. Okej, moi drodzy, okej. Cóż my tutaj mamy? No pięknie, moi drodzy. Mroźny płomień, legendarny przedmiot. Niewyobrażalny materiał, który łączy w sobie gniew ognia i hardę lodu. Powstaje podczas wielkich bitew, wykorzystywany do ulepszenia lewiatana. Tak więc pędzimy do broka zaraz, moi drodzy, pędzimy do broka. Twarda stal wjechała, cudownie. Co nam jeszcze? Srebereczko wjechało. Rzeka Ostrzy, mocny runiczny atak. Niszczycielski atak wytwarzający rząd lodowych odłamków, które zadają obrażenia od mrozu i rzucają wrogów w powietrze. O, moi drodzy, coś takiego. Coś takiego nam wjechało, elegancko. Elegancko, coś tutaj jeszcze zostało? Nie. Teraz mamy dodatkową motywację do tego, żeby pędzić do broka. Jedziemy. Do dzieła. Dostępne ulepszenia ostrzy, ulepszenie lewiatana, ulepszenie szpona. I właśnie szpona sobie też ulepszymy, moi drodzy. Jedziemy. Cóż my tutaj mamy? Ulepszenie, lewiatan, moi drodzy, jedziemy. Proszę bardzo, plus 15 do siły. No to pasuje. Do niego dotknąć mojemu braciszkowi. To pasuje. Lewiatan jest bardzo fajnie już ulepszony. Mamy 128 punktów siły. To cieszy. I moi drodzy, szpon. Szpon. Jedziemy. Dobra, nowe umiejętności. Nowe umiejętności, pięknie. A cóż my mamy na bioderkach? A łuskowy nabiodrnik, moi drodzy, to od razu sobie opylimy. Jest nam to do niczego niepotrzebne. Skasujemy wykrzykniczek i moi drodzy, zobaczmy u Atreusa umiejętność. Słuchajcie, tu w ogóle tak. Wjechały nam do lewiatana nowe umiejki. Mamy zwiększa maksymalną. Dobra, to sobie ogarnę między nagraniami. Ale ogarniamy Atreusa, moi drodzy. To bierzemy w ślepo, ponieważ to są pasywki, którymi zarządza AI, więc nie musimy pamiętać, że to mamy. Ale chcemy to mieć, moi drodzy. Tak więc wjechał nam sprawny strzelec poziom 3, moc Atreusa poziom 3 i do tego wszystkiego moc światłości poziom 3. Moi drodzy, pięknie, jeżeli chodzi o
Lewiatana, to ja sobie to przejrzę między nagraniami, tak jak mówiłem, i na początku następnego odcinka sobie wbijemy jakieś upgrade'y do Lewiatana. Jeszcze po szał sobie brykniemy i lecimy z, moi drodzy, platformą dalej. Ej, zaciekaj! Elegancko, moi drodzy, i do kręcioła. Do kręcioła. To działa. Ładnie, mechanizm funkcjonuje, jest w pełni sprawny, więc to cieszy. Pasuje. Idealnie. Ej, a my to co? Oj. Dobra, mrozimy. No i pięknie, moi drodzy, no i pięknie. Mamy uruchomiony mechanizm, mamy gotową windę do tego, żeby zabrała nas w górę, aczkolwiek do góry pojedziemy już w następnym odcinku. Moi drodzy, wielkie dzięki za to, że dotrwaliście do końca, wielkie dzięki za to, że gramy tutaj wspólnie razem. Mam nadzieję, że seria Wam się podoba. Tymczasem trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!